Mówiliśmy już o dodawaniu macierzy, odejmowaniu i mnożeniu. I prawdopodobnie zastanawiacie się, jak wygląda dzielenie macierzy. Zanim zajmiemy się wprost dzieleniem, przyjrzyjmy się paru pomysłom albo pojęciom, które przy dzieleniu na pewno będą pomocne. Na początek macierz jednostkowa. Jest to macierz kwadratowa, oznaczmy ją przez duże drukowane, pogrubione i. Która ma taką własność, że jeżeli pomnożymy ją razy inną macierz, dowolną inną macierz, oznaczmy ją przez A, to otrzymamy tę samą inną macierz. W odwrotnej kolejności wynik również będzie ten sam. Dowolna macierz A pomnożona razy macierz jednostkową da w wyniku macierz A. Pamiętajcie, że przy mnożeniu macierzy kolejność ma znaczenie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że nie ma, bo najczęściej mnożymy liczby. Ale przy macierzach jest inaczej. Mnożenie macierzy nie jest przemienne. Macierz A razy macierz B to nie jest to samo, co macierz B razy macierz A. Dlatego właśnie zapisaliśmy, że w tym przypadku zarówno to mnożenie, jak i to mnożenie daje ten sam wynik. Taka jest własność macierzy jednostkowej. Ale to jest wyjątek od reguły. Działa tylko dla macierzy jednostkowej i tylko w przypadku macierzy kwadratowych. Możecie sprawdzić, jak działa w przypadku macierzy prostokątnych, nie kwadratowych. Podpowiem, że działa w jednym kierunku albo w drugim, ale nie jednocześnie w dwóch. Tak może wyglądać definicja macierzy jednostkowej, ale zastanówmy się, jak wygląda sama macierz. Wygląda dosyć prosto. Jeżeli jest to macierz drugiego stopnia, 2 na 2, to wygląda tak: 1. 0, 0, 1. Macierz jednostkowa trzeciego stopnia, 3 na 3 wygląda tak. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. I pewnie już widzicie, o co tutaj chodzi. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda macierz jednostkowa czwartego stopnia. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 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 1. I tak jak widać, dla dowolnego n-tego stopnia macierz jednostkowa ma na głównej przekątnej jedynki. Na głównej, czyli na tej od lewej u góry do prawego dołu. A wszystkie pozostałe elementy macierzy to zera. Spróbujmy udowodnić, że macierz jednostkowa działa właśnie w ten sposób. Weźmy macierz jednostkową drugiego stopnia i pomnóżmy ją razy jakąś macierz kwadratową, dowolną. I przekonajmy się, że ta druga macierz się nie zmieni. 1, 0, 0, 1, żeby było jak najbardziej ogólnie, weźmy ogólną macierz, oznaczmy jej elementy symbolami: a, b, c, d. To się równa najpierw pierwszy wiersz razy pierwsza kolumna: 1 razy a plus 0 razy c, czyli a. Teraz pierwszy wiersz razy druga kolumna, czyli 1 razy b plus 0 razy d, czyli b. Teraz drugi wiersz, razy pierwsza kolumna, 0 razy A plus 1 razy C, czyli C. I ostatni wiersz, razy ostatnia kolumna, 0 razy B plus 1 razy D, czyli D. No i mamy wynik. Możecie w ramach ćwiczeń pomnożyć w jakiejś innej kolejności, na przykład zacząć od prawej strony, od prawej kolumny. Albo jeszcze lepsze ćwiczenie, zróbcie to samo dla macierzy 3 na 3 Przekonacie się, że działa w ten sam sposób. A działa tak dlatego, że jeżeli weźmiemy dowolny wiersz z pierwszej macierzy i dowolną kolumnę z drugiej macierzy, na przykład ten wiersz i tę kolumnę, to mnożenie odpowiadających sobie elementów i dodanie ich powoduje, że zera zlikwidują wszystko oprócz elementu odpowiadającego tej jedynce, czyli pierwszego w tej kolumnie, czyli zostaje tylko a. Tak samo mnożenie pierwszego wiersza razy drugą kolumnę powoduje, że zera w macierzy jednostkowej wyzerują wszystko oprócz pierwszego elementu w tej kolumnie i zostaje tylko B. Tak samo mnożenie razy drugi wiersz macierzy jednostkowej powoduje, że zostają tylko drugie elementy w każdej z kolumn: w pierwszej kolumnie C i w drugiej kolumnie D. Tak samo będzie wyglądało mnożenie razy macierz jednostkową dla wymiaru 3 na 3, 4 na 4 i dla dowolnego innego. Tak działa mnożenie macierzy razy macierz jednostkową. Możemy to porównać do mnożenia liczb. 1 razy a równe jest a. 1 podzielone przez a razy a równe jest 1. To jest a, to jest odwrotność a. Mnożenie razy odwrotność A to to samo co dzielenie przez A, czyli tu mnożymy liczbę razy jej odwrotność i zawsze wynikiem będzie 1. Czy istnieje odpowiednik takiego działania dla macierzy? Czy jeżeli macierz A pomnożymy razy coś w rodzaju macierzy odwrotnej do A, tak zaznaczymy, że jest to odwrotność, to otrzymamy odpowiednik jedynki w liczbach, czyli macierz jednostkową I. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby również działało to dla odwrotnej kolejności mnożenia, tak jak tutaj, czyli gdyby macierz A razy macierz odwrotna do A również równałoby się macierzy jednostkowej. Gdyby tak było, to nie tylko moglibyśmy powiedzieć, że macierz odwrotna do A jest odwrotna do A, ale też że A jest macierzą odwrotną do macierzy odwrotnej do A, czyli że te dwie macierze są po prostu swoimi odwrotnościami. Byłby to odpowiednik tego, co obserwujemy dla liczb. Okazuje się, że istnieje taka macierz macierz odwrotna do A. Zobaczmy, czy da się ją w jakiś prosty sposób wyznaczyć. Zróbmy to może dla macierzy 2x2, żeby było jak najprościej, chociaż sam sposób obliczeń, sam algorytm może wyglądać na trochę magiczny, nawet przy wymiarach 2x2, 3x3 będzie już trochę trudniejsze. 4x4 zajęłoby nam pewnie cały dzień, a przy 5x5 na pewno pomylilibyśmy się kilka razy. Chyba, że zrobiłby to za nas dobrze napisany program komputerowy, zostańmy przy macierzy typu 2 na 2 Powiedzmy, że macierz A jest taka: A, B, C, D, i chcemy wyznaczyć macierz do niej odwrotną. Zacznijmy na razie od samego algorytmu, takiego do nauczenia się na pamięć. W tym filmie upewnimy się tylko, że ten algorytm działa, a w następnych filmach zastanowimy się, skąd się wziął i dlaczego. Równa się 1 przez a razy d minus b razy c. A d minus bc. Jeżeli jeszcze się nie spotkaliście, to to wyrażenie w mianowniku to wyznacznik macierzy a. Wyznacznik jest liczbą, czyli skalarem, to całe wyrażenie to liczba. I mnożymy ją razy macierz. Taką macierz, że zamienimy miejscami wyrazy a i d. Tu będzie d, tu będzie a. A pozostałe dwa wyrazy zapiszemy z przeciwnymi znakami minus C i minus B. Na razie musicie uwierzyć mi na słowo, że tak jest. W przyszłych filmach sprawdzimy, skąd to się wzięło. Chociaż jeżeli uczycie się do egzaminu w szkole, to pewnie nikt nie będzie od was wymagał zrozumienia, tylko nauczenia się tego na pamięć. Ale lepiej jest, jeżeli wszystko rozumiecie. Zapiszmy, jak oblicza się wyznacznik macierzy A równy jest AD minus BC. Możemy też zapisać, że macierz odwrotna do A to 1 przez wyznacznik macierzy A razy macierz D minus B minus C A. Zastosujmy to wszystko do jakiegoś konkretnego przykładu. Macierz B, niech będzie na przykład taka: 3 minus 4, 2 minus 5 i wyznaczmy macierz odwrotną do B. Równa jest ona 1. Przez wyznacznik macierzy B, czyli 3 razy minus 5, minus 2 razy minus 4, 3 razy minus 5 to minus 15, minus 2 razy minus 4, 2 razy minus 4 to minus 8, odejmujemy minus 8, czyli plus 8. I taką liczbę pomnożymy razy te dwa wyrazy zamienimy miejscami, czyli minus 5 i tutaj 3, a te dwa wyrazy zamienimy na przeciwne minus 2 i 4. Uprośćmy to może chociaż trochę. b do minus pierwszej równa się minus 15 plus 8 to minus 7, czyli minus 1 siódma. Możemy zapisać, że wyznacznik macierzy b równy jest minus 7, gdyby miało to się przydać. Minus 1 siódma razy minus 5, 4, minus 2, 3. I upraszczamy dalej. Ponieważ to jest skalar... To mnożymy go razy macierz, mnożąc przez niego każdy wyraz macierzy. Czyli to się równa minus razy minus, czyli plus 5 siódmych, minus 4 siódme, plus 2 siódme i minus 3 siódme. Trochę się skomplikowało, pojawiły się ułamki, ale upewnijmy się, że to rzeczywiście jest macierz odwrotna do macierzy B. Pomnóżmy te dwie macierze. Jeżeli są swoimi odwrotnościami, to ta macierz razy ta macierz równa jest ta macierz razy ta macierz i równa jest macierzy jednostkowej. Zacznijmy od macierzy odwrotnej do B, 5 siódmych minus 4 siódme, 2 siódme minus 3 siódme i mnożymy razy B, 3 minus 4, 2 minus 5. To się równa i iloczyn będzie taki. Na pewno potrzebujemy więcej miejsca. Najpierw ten wiersz razy ta kolumna, 5 7 razy 3 to 15 7 i dodajemy minus 4 7 razy 2, czyli minus 8 7. Teraz ten wiersz razy ta kolumna, czyli 5 7 razy minus 4 to się równa minus 27 i dodajemy minus 4 7 razy minus 5, czyli plus 27. Robi się coraz trudniej i chyba coraz ciekawiej. Mnożenie macierzy z ułamkami i z pokręconymi znakami, ale damy jakoś radę. Przy okazji jest to dobre ćwiczenie. Teraz mnożymy ten wiersz razy tę kolumnę. 2 7 razy 3 to 6 7 i dodajemy minus 3 7 razy 2, czyli minus 6 7. Ostatnia prosta, wytrzymajcie jeszcze chwilę. 2 7 razy minus 4 to minus 8 7 i dodajemy minus 3 7 razy minus 5, czyli plus 15 7. I zobaczmy, co otrzymamy po uproszczeniu. 15 siódmych minus 8 siódmych to 7 siódmych, czyli 1. To wyrażenie to 0. To wyrażenie to również 0. Minus 8 siódmych plus 15 siódmych to 7 siódmych, czyli 1. No i mamy wynik. Wypisz, wymaluj macierz jednostkowa. Oznacza to, że udało nam się znaleźć macierz odwrotną do macierzy B. Trudniej było co prawda udowodnić, że jest to macierz odwrotna niż ją wyznaczyć, ale mam nadzieję, że podobało Wam się i że wiecie już o co chodzi. Możecie też spróbować pomnożyć te macierze w odwrotnej kolejności. Iloczyn również powinien być macierzą jednostkową. Wiemy już jak wyznaczyć macierz odwrotną do dowolnej macierzy 2 na 2 Jak się niedługo przekonacie, przy macierzy 3x3 jest jeszcze ciekawiej. Do zobaczenia!